Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj widzimy się znowu. Słuchajcie, dzisiaj mam wam do zaprezentowania coś pięknego. Już mogliście dowiedzieć pewnie po zdjęciach. Mojego najnowszego moca, który nazywa się Rebelia. I nie, to nie są Star Warsy. Jest to moc oczywiście z namiestnika Terendila, bo teraz będę się starał właśnie z tego mojego cudownego, pięknego uniwersum budować. I chcę wam pokazać ogółem, no, całego moca, więc zaczniemy sobie jak zwykle od figurek. Jak już mówiłem, zaczniemy sobie od figurek. Pierwsza figurka to trup. No nie wiem, co tutaj mogę dużo o nim opowiadać. Trup ma jedną rękę tak zrobioną, trochę pękniętą, bo taką miałem. No, trup. Drugą figurką jest bandyta. Jest on chyba w całości, nie, prawie w całości składający się z Lego. Jego uzbrojeniem jest, jak widzicie, taki miecz. A jako zbroję posiada on taką zbroję, nie wiem, z Ninjago, z tam łowców smoków, czy jak to się nazywało. No, tak wygląda bandyta. Drugi bandyta prezentuje się podobnie, troszkę inaczej, ale podobnie. Jak widzicie, ma on pochodnie, łuk oraz taki sam miecz. Łuk prezentuje się tak, a pochodnie to najprostsza, jaka mogła być, tak o. Dalej przechodzimy do rebeliantów. Brzmi to trochę jak Star Wars, ale nie, to są osoby, które postawiły się na paści bandytów na tą wyspę, bo oczywiście o moim uniwersum trochę więcej będę opowiadał w osobnym odcinku, a na razie wiecie tyle. Jak widzicie, mamy tu jakiegoś rolnika, który ma jakiś kij do obrony przed tymi bandytami, w sumie do pokonania ich, bo taki jest plan, oraz rycerza, pusznika w sumie z pobliskiej wieży obronnej, która już dawno została zdobyta. On zdołał umknąć do lasu. Jak widzicie, ma kuszę, włoski, torsik z kastyl, takie spodenki, białe rączki. No, tak się prezentuje. Więc teraz przejdziemy do omawiania mocy. Ja zrobię cięcie, żeby odłożyć figurki. Dobra, więc jesteśmy już po cięciu i pokażę wam mocka. Zacznijmy od najciekawszej części, jak zwykle. Obrócę sobie troszkę całą makietę. I to, jak widzicie, mamy, bo to jest... To jest ogólnie młyn. Jak widzicie, są tutaj trochę drzewek, jest to zarośnięte, bo już wszystko jest, tak się przynajmniej wydaje bandytom, opuszczone, ponieważ wszyscy uciekają przed nadciągającą wojną, które naprawdę zdruzgocze królestwo. Jeżeli nie pomoże mu jeden śmiałek, ale o śmiałku będzie w książce i innych mocach. Ten moc trochę więcej wnosi już do fabuły, bo jest to jedna z pierwszych potyczek w całej książce, ale mniejsza z tym. Jak widzicie, mamy tutaj murek, który po prostu jest porośnięty i to jest jakieś pozostałości, nie wiadomo, po jakimś spichlerzu czy czym. Jak widzicie, mają tutaj bandyci ognisko, rozpalili sobie jakieś drewno, nawet butelkę mają ze sobą. No i jeden bandyta usłyszał jakieś szmery w krzakach. Oczywiście taki był plan. Podejdzie do tych krzaków, a oni z zaskoczenia zabiją jego kompana, a jego pojmą lub też zabiją. A drugi bandyta... Dobra, nie wiem, na czym skończyłem, znowu mi się pamięć skończyła w telefonie. Ogółem tu jest ten gościu, ten drugi bandyta. I teraz przejdziemy do bardziej ciekawszej części, czyli do samego młyna. Jak widzicie, tutaj jest młyn oraz jakiś spichlerz obok tego. I jak widzicie, na młynie powiesił się gościu, bo z rozpaczy po prostu nie miał gdzie uciekać, więc się powiesił. Tutaj młyn jest już dosyć mocno, no, napoczęty przez czas, o, czy jakoś jak to się tam mówi. I no, jest cały w sumie już w dziurach rozwalony i zarośnięty. Bo wcześniej wyglądał naprawdę ładnie. Tutaj też, jak widzicie, jest czerwony klocek, ale to dlatego, że brak klocków, no. Więc młyn się prezentuje tak, no, tak się prezentuje spichlerz z przodu, w sumie nic nadzwyczajnego. Dach mi się w sumie w spichlerzu, nawet nie w spichlerzu, tylko w szopie podoba. No, jest złożony z desek różnych tego typu rzeczy, no, więc mi się podoba.
No i jak przejdziemy do tyłu, to jak widzicie, cała ta stodoła jest zarośnięta, leży tu jakaś miotła i wszędzie są po prostu krzaki. To jest wszystko zarośnięte. No i teraz najmniej zniszczona rzecz na makiecie, czyli chyba młyn, zachował się naprawdę na dole bardzo dobrze, jak widzicie. No, tak wygląda, to jest skrzynka jakaś i wieśniak, który czeka na sygnał, aby wystartować i położyć trupem, przynajmniej w jego przekonaniu, bandytów. Młyn składa się z cegiełek, a tutaj powinno być wejście, ale nie chciałem psuć tego wejściem, bo wejście wyglądało brzydko, składa się z takich cegiełek. No też tutaj trochę krzywo jest ten młyn, bo on się trochę odczepia, ale tam mniejsza z tym. No i z tyłu młyna, jak widzicie, jakiś kusznik sobie stoi, celuje tam do bandytów, których akurat nie widać przez to przejście. No i młyn też od góry już jest naprawdę rozwalony, nie wygląda zbyt dobrze. Nie wiem, co ja mogę wam więcej powiedzieć o tym mocy, naprawdę wygląda moim zdaniem przepięknie. Zrobię mu też kilka zdjęć, żebyście mieli jakieś tutaj pokazane, jak to wszystko wygląda. Więc teraz macie zdjęcie, albo nie ma, na pewno odcinek do filmu, albo na końcu. Ja też dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć. Mam nadzieję, że wbijemy tych 100 wyświetleń, bo z wyświetleniami ostatnio krucho. Oczywiście film wypromowany przez Pudiego i film na konkurs Mokrika mają duże wyświetleń, ale filmy takie normalne tych wyświetleń mają dosyć mało, więc mam nadzieję, że tych wyświetleń będzie dosyć sporo. Więc ja już naprawdę z wami żegnam, do usłyszenia i cześć.